Dzień dobry. Dzisiaj 11 listopada. Znaczy, nie wiem, czy wpuszczę to 11 czy 12. No i cóż, kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 102. A stworzę ten odcinek, by przedstawić krótką historię, jak powstawało nowe państwo polskie, które po 123 latach zaborów w końcu miało szansę powstać, które miało szansę zaistnieć, które ostatecznie zaistniało jako druga Rzeczpospolita i przez 20 ponad lat funkcjonowało w Europie. Zaczynamy od roku 1914 na krótko, wybuch I wojny światowej, który spowodował podział Europy na dwa fronty. Państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja, tudzież wtedy jeszcze Imperium Osmańskie, przeciwko Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, później Włoszech, Rumunii, Grecji i Serbii. Później Włoch, jakby tak, no. Oraz jeszcze spoza Europy Japonia i USA głównie, aczkolwiek wiadomo, że inne państwa również, choć ich było dość dużo. No i oczywiście kolonia państw, a jeszcze Belgii. Właśnie kolonia belgijskie, niemieckie, francuskie, brytyjskie również uczestniczyły w wojnie, bo były podległe tym państwom. Przeskakując do roku 1918, powoli kończy się pierwsza wojna światowa. Rok 1918 na froncie zachodnim praktycznie zastój. Na froncie po zaniechaniu, udaremnieniu próby szybkiego zajęcia Paryża przez wojska niemieckie. Zaczęła się wojna pozycyjna, tylko na wschodzie, a na wschodzie rozpoczął się marsz tak naprawdę wojsk niemieckich na wschód. Również wybuch rewolucji październikowej w 1917 roku spowodował w późniejszych konsekwencji pokój brzeski pomiędzy państwami, Cesarstwem Niemieckim i Cesarstwem Austro-Węgierskim, a Imperium Rosyjskim, tudzież już wtedy, no, po prostu państwem rosyjskim, bo wtedy była wojna domowa. I cóż, 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna, która sprawowała władzę nad terenami byłego państwa kongresowego, na terenie głównie obecnej Polski centralnej i wschodniej, przekazuje władzę wojskową, jak i cywilną, 3 dni później, Piłsudskiemu. Uznaje się to za początek II Rzeczypospolitej, również właśnie 11 listopada, święto. No i cóż, potem 3 lata wojen o niepodległość, zakończonych ostatecznie pokojem ryskim, na wschodzie, czyli pokojem pomiędzy Polską a już Związkiem Radzieckim, Rosją Sowiecką, kształtującą granicę wschodnią, natomiast granica zachodnia została ukształtowana pokojem wersalskim, traktatem wersalskim oraz 3 powstaniami śląskimi. Jak to konkretnie rozdział już pokazuje, konkretnie rozdział przyznawanych ziem, już mówię. Druga Rzeczpospolita, raczej każdy wie, jak mniej więcej wyglądała. Południu i w południe i centrum Polski po prostu Polacy zajęli siłą, już przejęli i ogłosili niepodległość. Zachód, powstanie wielkopolskie, jedno z niewielu powstań, które wygrali Polacy,
skutkowało przyłączeniem w trakcie już traktatu wersalskiego, przyłączeniu Wielkopolski razem z Pomorzem Korytarzem Gdańskim, czyli no, częścią Pomorza Gdańskiego. Przepraszam, bez samego miasta Gdańsk do Polski. Samo miasto Gdańsk jako wolne miasto Gdańsk zostało pod kontrolą Ligi Narodów. Prekursor, to jest prekursor ONZ-u obecnego. Wolne miasto Gdańsk było z Polską związane Unią Celną. Śląsk, no to trzy powstania śląskie, 1919, 1920, 1921. Ostatecznie część i oczywiście jeszcze plebiscyt był po drodze. Część ziemi przyznane Polsce ze Śląska, później również oprócz tego problem wojny, konflikt z Czechosłowacją, Śląsk Cieszyński. W tamtym okresie kształtowania się niepodległości Czechosłowacja zagarnęła kawałek Śląska Cieszyńskiego zwanego Zaolziem. Natomiast potem Polska zabrała z powrotem Śląsk Zaolzie w 1938 i uczestnicząc de facto w tak zwanych rozbiorach Czechosłowacji. Co więcej, południowy wschód to tutaj jest konflikt z Ukrainą, też próbującą uzyskać niepodległość. Jednak walki polsko-ukraińskie kończą się zagarnięciem całego regionu lwowskiego i tarnopolskiego przez Polskę. Później razem właśnie z Ukrainą już podpisano sojusz przeciwko Rosji sowieckiej, gdyż wiadomo, gdyż i Ukraińcy, Polacy wiedzieli, że głównym wrogiem jest Rosja, a nie oni sami. Podpisali układ i nawet w pewnym momencie w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, która była jednym z ostatnich elementów, właśnie tu wschód, walka, nawet w pewnym momencie było, wojska polskie wkroczyły do Kijowa, również po raz pierwszy wkroczyły do Mińsku, do Mińska, przepraszam. Potem jednak kontrofensywa sowiecka zepchnęła polskie wojsko pod linię Wisły, gdzie w trakcie Bitwy Warszawskiej, która odbywała się w tydzień w okolicach 14-20 sierpnia 1920 roku, pozwolił ostatecznie przeważyć z powrotem szale na korzyść Polaków, którzy ponownie rozpoczęli ofensywę, skończyli na Mińsku. Praktycznie wtedy podpisano pokój ryski, który ostatecznie ukształtował granicę wschodnią. A sama Galicja Zachodnia, Wschodnia, Galicja Wschodnia, czyli ten rejon Lwowa, Tarnopola, został przekazany Polsce na 15 lat. Ponownie na 15 lat, bo wcześniej jeszcze na 10, na 10-15 lat. Czyli miał być do roku 1945 lub 6. I wtedy miał się odbyć plebiscyt. Natomiast, no jak wiadomo, nawet do tego czasu nie dotrwała Druga Rzeczpospolita. Co więcej, północ, to mamy dwie sprawy. Pierwsza, krótsza, plebiscyt na Warmii i Mazurach, parę wsi dosłownie przyłączonych do Polski w wyniku plebiscytu oraz Litwa Środkowa, czyli rejon Wileńszczyzny. Po przechodzeniu frontu i Sowietów, i Polaków, w końcu jak Sowieci zaatakowali, jak Sowieci rozpoczęli ofensywę na Polskę w 1920, Litwa zagarnęła Wileńszczyznę, jednak później Polacy prowadzą kontrofensywę. Na kontrofensywę Sowietów, już wiadomo, pierwsza była ofensywa Polaków, potem była kontrofensywa Sowietów, potem kontrofensywa Polaków, czyli
rekontrofensywa, jeśli tak w ogóle to można nazwać, że takie słowo istnieje po polsku, tworzy ten, zagarnęli część, natomiast większość Litwy Środkowej została zagarnięta przez wojska zbuntowanego generała Żeligowskiego, który później ogłosił Litwę Środkową niepodległym państwem i później w ramach plebiscytu zostało to wciągnięte do II Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to było naprawdę, czy to było podstęp, czy tak po prostu tak ten tak, takie okoliczności wyszły? Przepraszam, nie wiem. Jedyne co wiem, to to, że potem Polska właśnie dostała jeszcze teren dopiero w 1938 roku, czyli na rok przed wojną. Później wojna i utrata niepodległości na 6 lat. Jakby oficjalnie, a nieoficjalnie na ponad 50. No dokładnie 50. No 50 powiedzmy, 50 z kawałkiem. Tak oficjalnie, no to jeszcze. No, niektórzy by się kłócili, czy tam takie nawet absurdalne postulaty, że nadal jeszcze nie mamy niepodległości zupełnej. To są jakieś absurdalne postulaty. Jest demokracja w tym momencie, jest niepodległość od 30 lat. Nawet ponad 30, nawet 31 de facto. Ale o tym, jeśli chcecie moje zdanie o tym, co myślę o Polsce w tym momencie, dajcie znać w komentarzu. Myślę, że spokojnie mógłbym zrobić taki odcinek. Myślę, że się wyrobię na spokojnie. Mam zaplanowane jeszcze 2 odcinki do nagrania w ciągu najbliższego tygodnia, więc trzeci odcinek myślę, że nie będzie problem, zwłaszcza, że weekend raczej będę miał wolny, co skutkuje właśnie możliwością nagrania. Dajcie znać, jak podobało się audio, bo mam teraz nowy telefon, już to audio jest trochę lepsze. Ogółem właśnie jakość wideo dźwięku, bo wideo, no to jak komuś przeszkadza czarny, no to nie musi patrzeć. A czy dla kogoś innego to nie jest czarny, tego już nie wiem. Jakby dyskusję o wszelakim daltonizmie lub całkowitym nierozróżnianiu kolorów. O Boże, moje gardło. Dobra, to znak, że trzeba kończyć. No cóż, życzę miłego dnia, wieczora, ranka. Nie wiem, jak to oglądacie, jeśli jecie, potem będziecie mieli zamiar jeść, to smacznego, tam tak dalej. Proszę tego filmu nie brać jako mój manifest polityczny, bo manifest polityczny mogę zrobić, w cudzysłowie manifest, mogę zrobić na osobnym odcinku, mówiąc własne zdanie o Polsce, o partiach politycznych, o Polakach, o historii, subiektywniej o historii, bo teraz podaję, jak najbardziej chcę podawać obiektywne informacje, a jeśli będziecie chcieli, to mogę podać subiektywne zdanie na temat tak naprawdę wszystkiego, co funkcjonuje obecnie. Raczej wolałbym nie ruszać strajku kobiet w tym momencie, bo to po prostu jest zbyt kontrowersyjne, ale jeśli będziecie bardzo chcieli, nie będzie problemu, mogę zrobić. Tylko wtedy trzeba będzie pamiętać, że trzeba będzie słuchać dosłownie każdego słowa, bo nawet jedno słowo będzie kluczowe, czasami nawet. No cóż, przedłużam zbyt mocno, niepotrzebnie, więc jeszcze tylko powiem, że Druga Rzeczpospolita oficjalnie skończyła się w roku 1945 i oficjalnym już zmienieniem władzy, cofnięciem uznania dla władzy na uchodźstwie, a uzyskanie władzy przez komunistów. Natomiast nieoficjalnie można jeszcze powiedzieć, że Druga Rzeczpospolita zakończyła się w roku 1990.
kiedy to właśnie insygnia państwowe II Rzeczypospolitej zostały przekazane przez ostatniego prezydenta na uchodźstwie, prezydentowi Lechowi Wałęsie. Dajcie znać jeszcze, czy na przykład chcielibyście zobaczyć, jak edytuję artykuły na Wikipedii, bo to też w miarę często robię. I to nawet ostatnio nie robię takich pojedynczych zmian, tylko nawet czasami po parę tysięcy bajtów jest edycja, czyli to nawet czasami jest 15% całego artykułu. Jakbyście chcieli, znajdę artykuł do zedytowania. Będę go edytował na odcinku w jakimś pewnie przyspieszeniu, ale się zobaczy. No cóż, do następnego. Trzymajcie się i cześć.